Witam was, moje freestyle'owe świry. Ja jestem Brzezik, to jest kanał Just Freestyle, a dzisiaj porozmawiamy o ściemnianiu. Czy mieliście kiedyś taką sytuację, że podbiliście swój wymarzony trik, który trenowaliście przez bardzo długi czas? Macie nagranie i z radością publikujecie je na naszą grupę Just Freestyle, a tu nagle okazuje się, że trik jest wykonany nieprawidłowo, jest ściemniony, wykonany nieczysto. O nie! I jesteście zasmuceni, wpadacie w konsternację. Co to znaczy, że trik jest ściemniony? Co to znaczy, że trik jest wykonany nieczysto? Jak zrobić trik, by wyglądał dobrze, by był prawidłowo wykonany? No, na te pytania odpowiem w dzisiejszym odcinku, mianowicie przedstawię wam kilka sytuacji, kiedy trik jest niezaliczony bądź budzi wielkie wątpliwości, jeśli chodzi o zaliczenie tego triku do prawidłowych. Zatem po tym odcinku będziesz wszystko wykonywał pięknie, czysto i co najważniejsze, prawidłowo. Po pierwsze, ściemnianie kółek. Co to jest w ogóle ściemnianie? W żargonie freestyle'owym ściema jest złym wykonaniem triku. Jest to pewnego rodzaju oszustwo, skrócenie kółka lub skrócenie przełożenia lub nieczysto wykonany trik. No i pierwszym sposobem złego wykonania triku może być ściemnianie kółek. Jak można ściemnić kółka? Jak widzicie na graniach, przedstawiam wam kilka przykładów, gdzie kółka są ściemnione, czyli jak widzicie, stopa nie wykonuje pełnego obrotu wokół piłki, wręcz obrót jest przed piłką albo obok jej. Czyli jakby to zobrazować, dajmy na to, że to jest noga. Prawidłowo kółko powinno być wokół piłki czysto, a nie przed lub obok. Ściemniane kółka często wynikają ze złych treningów, ze złego wykonywania tego triku oraz czasem z niewiedzy, że owa ściema występuje w triku, którym wykonujemy. Jezu! Dla przykładu, freestylerzy, którzy robią wielokołowce na jedną nogę, na przykład lat, ściemniają ten trik właśnie z tego względu, że mają za wolną nogę i skracają odległość nogi od piłki, robiąc zbyt wąskie kółka. I ta stopa się nie mieści wokół piłki, więc robią kółka przed piłką. Jeśli coś takiego u ciebie występuje, musisz na to zwrócić uwagę i potrenować czyste wykonywanie kółek, czyli wokół całej piłki. Stopa musi okrążać całą piłkę. Oprócz wielokołowców na jedną nogę często można ściemnić kółka w zwykłych, podstawowych trikach, takich jak dookoła świata. Często spotykane są ściemy w dłuższych kombinacjach, kiedy kółka do hopów są wykonywane przed piłką. Często to się zdarza, gdy nie mamy zbyt wielkiego doświadczenia z trikiem, którym gramy. No i tak jak to widzicie na przykładach filmowych. Jak to zniwelować? Odpowiedź jest prosta. Trening. I nie martwcie się, bo to jest jak najbardziej do wytrenowania. Im więcej będziesz zwracał uwagę na czystość wykonania triku, tym coraz czystsze będą twoje kółeczka. Dla przykładu tak wyglądał mój pierwszy w życiu Alat w In, gdzie kółka kompletnie nie były wokół... Gdzie kółka kompletnie nie były wokół piłki. Zatem ten trik wykonałem nieczysto, pewnie też z tego względu, że iny, czyli kółka do środka, nie są moją mocną stroną. Ale z treningu na trening, gdzie kształtowałem te ruchy, próbowałem coraz lepiej wykonać ten trik. No i teraz myślę, że dużo lepiej wykonuję te kółka niż wtedy, kiedy zrobiłem to za pierwszym razem. Więc jak widzicie, trzeba to potrenować. Czasami to też wynika z ogromnej niewiedzy, jak powinny wyglądać kółka wokół piłki. Dla przykładu zobaczcie na próby wykonania skatwa freestylera o niku Al-Satar. Te kółka kompletnie nie okrążają piłki, no i wygląda to dosyć komicznie. Więc tutaj macie skrajny przykład ściemniania kółek. No, a dla kontrastu zobaczcie, jak wygląda prawidłowo wykonany skatw. Jest różnica? Jest. Niegdyś Lipa czasami miał problemy z wykonywaniem czystego patwa, no ale jak wiecie, z treningu na trening poprawiał te kółka i jego patw jest jak najbardziej czysty i wygląda to tak. Jak widzicie, różnica jest. No dobrze, oprócz ściemniania kółek można również ściemnić przełożenie. Przełożenie przy trikach crossowych, które polegają na przełożeniu piłki pod drugą nogą. Może być to właśnie cross, tatw, lytatw, satwy, czyli chodzi właśnie o to przełożenie jak przy crossie. No i często się zdarza tak, że freestylerzy zamiast, dajmy na to, wykonać satwa, czyli to jest Ahmad z przełożeniem,
robią ten trik w taki sposób, tak niedynamicznie, że wygląda to na achmat w hop. I zobaczcie, jak wygląda sad w moim wykonaniu, czyli to ze ściemnionym przełożeniem, no i wynika to z tego, że źle wykonałem ten trik, a zobaczcie, jak to wygląda w wykonaniu Azuna, czyli freestylera, który bardzo dobrze wykonuje ten trik. No i jak widzicie, różnica jest diametralna. No i tu chodzi o moment przełożenia, a by prawidłowo wykonać ten moment przełożenia, należy zrobić te wszystkie ruchy aż do crossa dużo szybciej niż normalnie, więc dlatego jest ta trudność, by dodać te pół kółka w danym triku. By takie przełożenie było czyste, moment wybicia piłki powinno być mniej więcej w takim momencie, jak widzicie w tej stop klatce. Zaś gdy przełożenie robimy za późno, jak w tym przypadku, przełożenie jest nieczyste i to wygląda po prostu na dodatkowy hop niż na crossowe przełożenie. Można jeszcze inaczej ściemniać przełożenia, mianowicie kiedy wykonamy crossa, że tak powiem, z kolana, a nie z biodra. O co chodzi? Zobaczcie na przełożenie wykonane z kolana, a na przełożenie wykonane z biodra. Różnica jest diametralna, czyż nie? Zatem by dbać o wasze czyste przełożenie, pamiętajcie, żeby przy crossie nie zginać kolana. Starajcie się kolano trzymać prosto, a w zgięcie to przełożenie zrobić właśnie biodrem. I w ten sposób piłka przychodzi nam idealnie pod nogą, a nie tak przed. No i powiem wam, że to jest znacząca różnica. Innym złym wykonaniem triku może być tak zwana ziemia, czyli na chłopski rozum odbicie piłki najpierw od ziemi, potem od stopy. Trik zaliczony jest, kiedy zaczynamy pierwszym, kończymy drugim podbiciem między kółkami. Więc jeśli wykonujemy jakieś kółka i to się zakończy odbiciem od ziemi, nie ma szans, żeby ten trik był zaliczony. Często też się zdarza, że sami my nie wiemy, czy piłka się odbija od ziemi, czy od naszej stopy. Jak widzicie na przykładach filmowych, jest to widoczne. Piłka inaczej się odbija niż przy triku, kiedy się odbija ją normalnie stopą. Często nie mamy pewności w 100%, czy trik jest podbity, ponieważ piłka dotyka jednocześnie naszej stopy i ziemi. No ale w takiej sytuacji niestety trik jest niepodbity. Zobaczcie, jak to na przykład wyglądało w mojej sytuacji, kiedy miałem szatwa. Kurde. Zobaczcie, jak to wyglądało w mojej sytuacji, kiedy podbijałem szatwa i zbudziło we mnie to ogromną wątpliwość. Piłka odbiła się jednocześnie od mojej stopy i od ziemi. Jak widzicie na nagraniu, piłka wyraźnie odbija się od ziemi, zatem ten trik jest niezaliczony. No ale chwilę później potrenowałem, by podbić ten trik prawidłowo i tak oto wygląda prawidłowo podbity szatw od stopy. Często się zdarzają sytuacje, że freestylerzy biorący udział w turniejach internetowych albo dodający filmik z nowym trikiem we freestyle footballu dodają trik, który jest nieprawidłowo podbity, mianowicie piłka dotyka ziemi. No i czasami to budzi ogromne kontrowersje, zatem pamiętajcie, by piłka odbiła się od waszej stopy, nie od ziemi. Kolejną rzeczą, która jest nagminnie stosowana wśród zwłaszcza młodych freestylerów, którzy podbijają po raz pierwszy swoje triki, czyli łapanie w ręce, zbyt szybkie łapanie w ręce. Mówi się, że po podbiciu triku powinno się zrobić te 3-4 kapki, by ten trik był zaliczony. Czasami są takie sytuacje, że freestyler podbija trik i kompletnie nie opanowuje jej do kapek, tylko od razu łapie w ręce, co bardzo razi po oczach. No i to jest naciągane, jeśli chodzi o prawidłowość wykonania tego triku, bo trik powinno się zaczynać od kapek i kończyć kapkami. No albo lecisz dalej z kombem. Ale chodzi o to, by ten trik wyglądał na opanowany. Racja, są takie sytuacje, gdzie podbijesz trik na tyle wysoko, że wiadomo, że opanowałbyś ten trik do kapek i łapiesz w ręce. No czasami odruchowo łapie się tę piłkę w ręce. Niemniej jednak myślę, że należy pamiętać, żeby opanowywać tę piłkę do kapek tak, by nie było żadnych wątpliwości. Dół w szarpnięciu. Jest! Latwa zrobił! Nie zrobił, nie opanował. Nie wiem, już nie wiem. No mistrzynią łapania w ręce jest Lena, freestylerka z Legnicy, która nagminnie łapie piłkę w ręce, czasem nawet nie dając sobie szans na opanowanie tego triku. Nie wygląda to dobrze, jak widzicie. Ja też nie jestem święty, też często robię to. No ja rozumiem, wiem, jak to jest, emocje biorą w górę, jest, udało się, podbiłem to w końcu, łapię piłkę i się cieszę, ale no należy zrobić te 3-4 kapki, by nie było żadnych wątpliwości. Na niektórych turniejach erowych, takich jak Sick Free Challenge, czasami sędziowie nie zaliczają triku, jeśli nie opanujemy do kilku kapek, łapiąc wcześniej futbolówkę do rąk, więc myślę, że warto jest zwrócić na to uwagę. Kolejną rzeczą, która budzi wątpliwości, jest niestety czasami niezależna od nas,
jest to ściana albo jakaś inna przeszkoda na drodze. Czasami zdarza się tak, że podbijamy trik, piłka leci wysoko, ale zamiast opanować ją do kapek, piłka się odbija od ściany, dopiero potem mamy ją przy sobie. I co wtedy? Zaliczamy ten trik? Czy ściana nam pomogła, czy przeszkodziła? Ciężko to jest ocenić, więc czasami to są kontrowersyjne sytuacje, czy ten trik jest zaliczony, czy nie. No zobaczcie na mój przykład, jak to wyglądało okropnie i miałem strasznego pecha. Karciłem to kombo przez długi czas, kiedy w końcu podbiłem... Tak, coś takiego się stało. Siatka. I co, zaliczylibyście to czy nie? Dzień później na treningu poprawiłem to kombo, byłem jak najdalej, siatki by mi w końcu nie przeszkodziła i zrobiłem to kombo. No ale jak widać, czasem zdarzają się takie sytuacje i nie wiadomo, czy ten trik jest zaliczony czy nie, więc jeśli trenujecie, to uciekajcie od ścian jak najdalej. No i ostatnia rzecz, może to nie podchodzi pod niezaliczenie triku, ale podchodzi bardzo pod niezaliczone kombo, czyli tak zwane łamane kombo. Złamane kombo jest wtedy, jeśli między dwoma trikami jest jedna kapka za dużo. Zatem wygląda to w taki sposób, jak teraz widzicie na ekranie w przebitkach. Jak widać, traci to trochę na płynności kombinacji, trochę razi to w oczy. Jest to złamane kombo podzielone na dwa, nie jest to jedna płynna kombinacja. Niektórzy to robią właśnie z niewiedzy, ponieważ nie mają pojęcia, że jeśli zrobią hopa, wybiją do góry, to powinni zrobić następne kółko, tylko po prostu czekają na piłkę i robią kółko od nowej kapki. Ja też tak to robiłem, ja też łamałem kombo, jak widzicie teraz na przebitkach. Zatem, by nie złamać kombo, po hopie zrób powrót lub następnego hopa. Chodzi o to, by kółka cały czas były wykonywane. Czasami mogą budzić wątpliwości, czy kombo jest złamane, jeśli zrobimy przełożenie i potem robimy przecież kapkę, a potem kółko. I już wam wytłumaczę, o co tu chodzi. Zobaczcie, kiedy robimy przełożenie, na przykład tatwa, no to już kółko jakby zaczynamy robić przy tym przełożeniu. I żeby dokończyć to kółko, musimy zrobić jakby tą, w cudzysłowie, kapkę, ale tak naprawdę to jest dokończenie kółka. Zatem po wykonaniu przełożenia, po krosie, po tatwie, amatwie, mamy ten ułamek sekundy, by wybić piłkę do góry. Wtedy to nie jest złamane kombo, ale złamane kombo jest wtedy, jeśli nie robimy przełożenia, robimy zwykłe kółko, piłka się odbija do góry, ląduje i robimy następne kółko po kapce wcześniejszej. Więc to jest złamane kombo. Tego starajcie się unikać, bo to psuje wasze flow, psuje wasze kombinacje i to jest dużo prostsze wykonywać coś takiego. Starajcie się wykonywać płynne kombinacje, uczcie się basic comp na dwie nogi, a jeśli chcesz się nauczyć od podstaw długich kombinacji, zapraszam do naszych pierwszych odcinków 6 sposobów na combo dla początkujących. To jest pierwszy odcinek i się ucz razem z nami na bieżąco. No musicie pamiętać, że trik zaczyna się od kapek, kończy się kapkami. Kiedy wykonamy trik, zrobimy wszystkie ruchy, odbije się nam nawet od stopy, ale nie zrobimy tych kapek, zrobimy jedną kapkę i piłka nam spadnie na ziemię, no to wtedy jest tak zwany trik w przód, czyli niepodbity, poleciała piłka w przód. Czasem nawet warto biec za piłką jak oszalały, ale by podbić ją do kapek, wtedy ta piłka jest opanowana. Więc tak, to jest ta trudność we freestylu. Pamiętajcie, by opanowywać triki. Jeśli wam nie wychodzą, jeśli wykonujecie je nieczysto, nie poddawajcie się, cały czas kształćcie, mućcie ten trik, starajcie się wykonać je prawidłowo, czysto i zapewniam was, że im więcej prób, im więcej treningów, tym lepiej będziesz wykonywać wszystkie triki, jakie tylko zapragniesz. Pamiętajcie, po prostu trenujcie. Eloszka Eldo, hej.